Pamiętaj, żeby oglądać do końca, żeby dowiedzieć się o giveaway'u z Magnet Simulator. Chociaż, jakby nie patrzeć, to niezbyt wiele osób dotrwa do tego końcówki filmu, tak? Więc tak naprawdę teraz od razu wyjaśnię zasadę giveaway'a. Żeby wziąć udział w nim, to po prostu musi dać, nie wiem, suba, lajka, komentarz ze swoim nickiem i powód, dlaczego chcielibyście wygrać. Co to może być do wygrania? Do wygrania mogą być Shiny Bad Beery, albo nawet zwykłe Beery, albo nawet dowolny spet, w jaki po prostu będziecie chcieli. No i dobra, chyba w takim razie możemy przejść do odcinka. Siemanko, z tej strony Mati. Teraz wam pokażę, jak w Magnet Simulator bardzo szybko robić rebirthy. Pamiętacie, wczoraj wrzuciłem odcinek i niezbyt dużo miałem rebirthy, a teraz jak widzicie, mam ich ponad 3000. I pewnie możecie spytać, ej no, ale jak to zrobiłeś, co kurczę, grę sobie dzień i noc? No, grałem ile? Do 3 godzin max. Jak nie lepiej. No cóż, sposób tak naprawdę kryje się za dobrym zastosowaniem autoklikera. Tutaj sobie wypisałem wszelkie kroki, żeby ten zrobić to bez większych problemów. Czyli tak, pierwszy krok to jest po prostu przygotować dobre pety i magnes. Magnes to już mam bardzo dobry. Tak naprawdę w tym odcinku sobie kupimy też najlepszy, jaki jest. Pety to też mam najlepszy tak naprawdę. Czyli Shiny Bad Beery. Jak widzicie, to one, jak są ulepszone, to po prostu mają lepsze statystyki. Te zwykłe, no to troszeczkę mają słabsze. Ale żeby no je zdobyć, to trzeba mieć troszeczkę tych rebirth tokenów. Ale jednakże ja już ich tyle zdobyłem, że no te najdroższe jajka to mogę bez większych problemów kupować. Okej, jak zrobiliście już pierwszy punkt, no to drugi punkt możecie mi pominąć, ale ja go z reguły robię, bo po prostu pomaga mi zbierać te tokeny, tak? Drugi punkt pokazuje to przez zbierać maksymalną ilość monet. No tutaj w tym momencie przyspieszę filmik. Okej, po zbieraniu maksymalnej ilości monet teraz sprzedajemy to. Jak widzicie, to ja zrobię tutaj w jednostce P. Ta jednostka P to jest chyba kwadryliony. Znaczy kwadrylion w angielskim, na nasze to by było jakieś biliardy chyba. No i tak, trzeci punkt jest chyba najważniejszy, jaki jest. Czyli uruchomienie autoklikera. Autoklikera, jaki ja mam, to tutaj na chwilę wam pokażę ten. Jak widzicie, autoklikera tak się prezentuje. On się nazywa FreeMouse Autoclicker. Już z reguły chyba każdy zna go. Po prostu musicie tu ustawić, że wszędzie tutaj 0 i tutaj 1, tak żeby no, wam klikał 100 razy na sekundę. No i teraz tak. Na czym to teraz będzie polegało? Odpalam sobie okienko z rebirthem, ustawiam sobie tutaj kursor, odpalamy autoklikera i tak, cały czas mamy ten, no, założony magnes. Jak już zrobimy pierwszego rebirtha, to możemy wejść tylko jeden rebirth, ale później jak będziemy zabierać kolejne pieniądze i sprzedać je, no to będą nam bardzo szybko rosły rebirthy. Co tu jeszcze może takie dodać, zanim będę to robił? Im bardziej zlagowany serwer, czyli im później wam jakby zresetuje magnes, tym lepiej dla was, bo ja raz byłem na takim serwerze, gdzie mogłem, no, przez minutę mi w ogóle magnesu nie resetowało i z ponad 200 rebirthów mogę zrobić minutę. Taka ciekawostka. No dobra, no to w takim razie zaczynamy. Okej, jak widzicie, w miarę szybko mi teraz rosną rebirthy. Oczywiście zbieram jak najwięcej kasy, ale no niestety właśnie ten serwer akurat nie jest aż tak zlagowany, przez co no zdobyłem tylko 18 rebirthów. Ale jednakże 18 rebirthów to jest lepiej niż takie 3 rebirthy, prawda? Ten bug będzie ban. No cóż, to nie jest banable, no bo co, to jest niedopracowanie ze strony twórców. A ludzie z reguły lubią korzystać z bugów, no co. A jak tak, to po prostu pewnie będą resetować niestety rebirthy, no co zrobisz, nie? A w ogóle tutaj są ten 4 i 5... Czwarty, piąty punkt jeszcze. Czwarty punkt to właśnie zbiera jak najwięcej kasy, tak? Czyli po prostu te monety je sprzedawać. Piąty to po prostu przeczekać chwilę, że po prostu, że jak już wam zresetuje magnes, to żebyście po prostu chwilę poczekali, bo cały czas będzie wam resetować postać. No i jeśli chcecie powtarzać, to wracacie do punktu pierwszego, tak? Czyli przygotować dobre pety, zebrać maksymalną ilość monet i tak dalej. Tak naprawdę to tyle, tak? I polecam tak naprawdę grać na takim miarę zlokowanym serwerze, bo po prostu dzięki temu możecie jeszcze więcej robić rebirthów. Dobra, ja jeszcze raz przyspieszę filmik i... No ten, kupię najlepszy magnes, jaki jest w tej gierce. Okej, dobra, już jestem z powrotem. No jak widzicie, już mam 6 bilionów, czyli mogę kupić sobie najlepszy magnes, jaki jest w tej gierce. Rzadkość Inferno, zasięg 115, czyli większy o 15, o 10 znaczy się. No i multiplier jest większy o 20. To co, kupujemy? No i cóż ja mogę właśnie powiedzieć, mam najlepszy magnes, który no w miarę fajnie zbiera, jak widać. Mam też najlepsze pety, jakie są w tym momencie. No nie ma lepszych na tą wersję tej gry, więc no... Mogę na chwilę, na dzień dzisiejszy, powiedzieć, że skończyłem grę.
Po prostu. Najlepsze jest to, że tą grę skończyłem w 2 dni. No po prostu to jest śmieszne. No i też jedynie co ja mogę teraz zrobić, to nie wiem, pozbierać troszeczkę tych tokenów jeszcze. Żeby no być po prostu gotowym na kolejną aktualizację, jaka będzie, prawda? Bez problemu sobie teraz tutaj, jak widzicie, będę sobie to zbierał. Sprzedam to ponownie, zbiorę troszeczkę tokenów i tyle. Ja powiem, że po prostu z tym magnesem to po prostu wyśmienicie się to wszystko teraz zbiera. No i co? I znowu powtarzam sobie tę metodę, jak mówiłem. Tak odpalmy autoklikera i sobie właśnie sfarmimy te rebirfy. Po prostu coś niesamowitego. Jeszcze w ogóle tutaj jak widzę, kolega mi pisał, że za to jest ban, ale ja jeszcze nigdy w Robloxie nie dostałem bana, wielu bugów używałem, więc no... Jeśli za taką popierdółkę bym dostał karę, to by było po prostu śmiech na sali. No i jeszcze raz przypominam o giveawayu, że żebyście po prostu, żeby wziąć nim udział, to musicie zasubskrybować, dać lajka i skomentować filmik ze swoim nickiem i czemu chcecie wygrać. Znaczy w sumie nie będzie chyba tylko jeden zwycięzca, będzie chyba ich kilku nawet, bo tak naprawdę jeszcze troszeczkę chwilę to pogram, troszeczkę ja ich pootwieram i będzie całkiem sporo petów do rozdania. No i to już w takim razie chyba będę kończył, nie? Do usłyszenia. Cześć.